Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to już trzecia impreza Dzień Aktywności Społecznej organizowana w Mikołowie, druga tu na Mikołowskim Rynku. Wspólnie z Domem Kultury dzisiaj robimy na rynku szum. Żeby dobrze rozpocząć ten dzisiejszy dzień, czyli Dzień Organizacji Pozarządowych, wszystkich tych organizacji, które spędzają wiele godzin na tym, żeby Państwa potrzeby w jakiś sposób tutaj zabezpieczać. Zanim otworzę, to podziękuję wszystkim organizacjom, że się zaangażowały i wystawiły się na rynku dla Państwa. I zachęcam Państwa, żeby zorientować się, czym u nas w mieście organizacje pozarządowe się zajmują, a może dołączyć i pomóc w ich działalności. Tak więc jeszcze raz dziękuję i otwieram dzisiejszy wieczór organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, mamy organizacje działające naprawdę w wielu dziedzinach. Od kultury, przez pomoc społeczną, wsparcie charytatywne, wsparcie w poszukiwaniu pracy, wychowanie dzieci, organizację czasu pracy, rozwój dzieci. Także możecie korzystać z wszystkich tych usług. Organizacje i szukają wolontariuszy i oferują Państwu wiele, wiele naprawdę fantastycznych rzeczy. Proszę Państwa, dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że pogoda będzie trochę lepsza i że burmistrz nam tym parasolem, którym tu pokazywał, nie zepsuje tej pogody w mieście dzisiaj. Wszystkich serdecznie zapraszam. Za 10-15 minut dosłownie ruszamy na taki spacer. Wszystkich chętnych proszę o, załóżmy tutaj właśnie przy wejściu do Domu Kultury, zbiórkę. Za 10-15 minut wychodzimy.